Widzu, generalnie jest sprawa, YouTube z nami walczy, upierdzielił ostatni odcinek za Mongusa, ale wy i tak to obejrzeliście, zrobił dobry wynik, dlatego że zostawiliście łapę i suba. Wiem, że cringe'uwa, wiem, ale walczymy o to, widzowie. Pierwsze miejsce gamingowe YouTube! O kurde, czat się pojawił na ekranie, a to wiecie dlaczego? Ponieważ streamuję codziennie o 18, ale reklama! Nowa klasa dzisiaj, Executioner, polega na tym, że jeden z nas będzie miał wyznaczony cel. I naszym celem będzie, żeby sprawić, żeby ta osoba została wygłosowana. I jeżeli ta osoba zostanie zabita na przykład, to wtedy exe zamienia się w crewmate'a zwykłego. Ale jeżeli zostanie wygłosowana, to wtedy executioner wygrywa. O, widzowie! Wood Amy out! O mój Boże, tak! Wood Amy out! O mój Boże, widzowie! Ale łatwo będzie. Musimy znaleźć AB'ego. Jest tutaj AB. Proszę, żebym ja nie zginął tylko. Chociaż ja mam tarczę od medyka, jest okej, ja mam tarczę od medyka. Oho. Jeszcze tarczę mam, to w ogóle jest easy. Dobra. Aha, to jest w miarę oczywiste. Okay, czy to jest ten w labie znaleziony? Czy to jest ten w labie znaleziony? Tak, to jest w labie. Bo ja też właśnie miałem reporta, bo jak zgasło światło. Dobra, ja wiem kto. Bladi, mów. Albo nie dawaj, dobra. Nie wiem, no znalazłem Patmaza ciało, tylko że nie wiem, w którym miejscu znalazłeś, Mandzio, swoje ciało. Ciało Patmaza leży już długo. Przy temperaturze miałem report. No to ja miałem na wejściu do tego. To double kill tak, w takim razie musiał polecieć. Tak, musiały romnąć. Teraz. I to musiało być przed chwilą raczej, no bo zgasło, było ten. Jak były wymieszone... Ciało Patmaza leży już dawno. Byłam jakieś 10 sekund temu na Vitalsach i leżało tam ciało, było już zielone, nieżywy, no. Ja powiem tak, Vladi. Czekajcie. Jedno jest przy temperaturach w medyku, a drugie gdzie? Ja wiem, kto jest pierwszy i on jeszcze próbował dalej fejkować sobie skana, ale ja miałem skana i nie miałem co? Waiting for. Vote AB, guys. Co ty gadasz? Dobra, okej. Mandzio, Jezu, uspokójcie się, to jest... Mandzio jest exes. Guys, naprawdę, proszę was. Mandzio nigdy by tak oczywiście nie osądził. Guys, jest clear albo impostorem. Byliśmy tutaj w kilka osób, pomieszaliśmy się. Ja cię nie widzę, Mandzio. Mandzio stał przy mnie. Skąd ja niby wiem, gdzie jest ciało wpadka dokładnie? Nie wymyśliłem tego, dobrze mówię, no kurwa, no guys, no zaufajcie mi, proszę was. Co z wami dzisiaj jest? W tamtej rundzie wołtujecie mnie za to, że przebiegłem tam obok i okej, wtedy. Wpadka, czyli ty jesteś druga? Ej. Czemu Abby miałby fejkować skanowanie? To jest bez sensu, nikt bo tak nie był, robi. Bo kolorów nie było widać. Przebiegły przeze mnie trzy osoby, zniknęły mi dwie osoby, jedna osoba... Nadal, to miałby fejkować skanowanie. Nie głosujcie na Abby. Bo nie było widać kolorów, Vladi, bo nie było kolorów widać. Ale co ma robi, bo nie widziałem killa! Wybieg z lewej strony, nagle Vladi! Wybieg z lewej strony, nagle Vladi i tego! Kto teraz siedział w ekranie? Proszę was, naprawdę. Patka jest druga i się przyznała, że mówi, że jest w labie, a nie ma jestem, jej w labie. Jestem, bo wbiegłam do laba w tym momencie. No ale jestem na wejściu do laba. No to ja nie jestem przy wejściu w Patka, tylko jestem przy temperaturze. No to normalnie, że mnie nie widzi. Ktoś jest exe, to go wołtujemy, czy nie? Exe jest de facto... Czy exe ma taski? Nie, ma fake taski, więc jest useless. No to i tak można wołtować Mandzie. A wiecie, jak się gra, nazywa program komputerowy, w którym gracie krową z niebieskimi włosami? Tetris? Mandzio.exe. Wiecie, ja by to Bloody powiedział, byście wygłosowali. I to jest prawda, wiecie o tym. Czekajcie, wszedłem im na psychę. Czekajcie, ja teraz muszę AB'ego pilnować, żeby było tego. Ja muszę AB'ego, gdzie jest AB? Żeby AB kurde nie zginął. Może AB zginąć, bo jak AB zginie, to będzie kurna koniec, proszę, żeby AB nie zginął. Okej. Spierdzieliłeś guzik. Jeszcze śmierdzi. Spierdzieliłeś guzik, bo nie zniknęły kolory. Właśnie... El generał 500 bitów, Boże, dziękuję ślicznie. Oj, gubisz się, guzik. Dobra, widzowie, szczerze. Wojr, wstaw to do odcinka. To moje zagranie exe było bardzo obvious i gówniane, ale spróbujemy się z tego wybronić, widzowie. I tak, to jest gra, bo było białe. Ale to możliwe, że już wtedy się zmieniły. Gra był porządnie w medzie, w labie był.
Graf, Guzik i chyba z IB. Nie, nie było IB'ego. Nie, ja nie byłem w labie, ja byłem w O2, ja byłem w O2. Mówię o pierwszej rundzie, Graf był w medzie w pierwszej rundzie. Nie wiem jak wy, jak ja widzę, że się wyłączają kolory, że jest szarte, ja po prostu spierdzielam, bo się boję. W pierwszej rundzie byłem ja, AB i Bloody chyba zdążył przebiec tam na sam dół do Specimena, bo się ruszało tego, chmurki, teraz jest martwy, on raszuje Specimena, już trzeci raz to dzisiaj robi. Teraz ja biegałem do Specimena. Nikogo w Specimenie teraz nie było w tej rundzie. Graf, osoba, ja widziałem jeszcze zabójcę. Czekaj, gdzie to ciało jest w ogóle? Ja widziałem jeszcze zabójcę, to jest... Co? Jaki masz kolorniku? No, jak a, dobra, dobra. Mega śmieszny żart. Pod teleskopem w lewo uciekał zabójca. Ja dosłownie go jeszcze widziałem i teraz nie jestem pewny, czy widziałem Grafa, czy może już po prostu kogoś innego, tylko że kolory się już zmieniły. Graf, skłamałeś, bo nie każdy ma biały. Ja na przykład mam inny. Okej, a jaki ty masz zabójź? Ja mam zielony. Która klasa to jest zielona? Medyk. Tak, tak. Potwierdzam. Mandziowi tarczę. Potwierdzam, mam tarczę na sobie. Niepotrzebnie to mówisz, bo teraz nikt mnie nie zabije, po to, żeby, wiesz, się przekonać, że tego... Czekaj, zatem głupio, że to powiedziałeś. Nie, nie ma diabła, więc nikt nie naciśnie. To wygłosujmy teraz, mędzia. Dlaczego chcesz mi wygłosować? Za co? A tarcza wróci, czy nie? A kłam jest JB z impostorem. Tarcza jest generalnie, ale przechodzi pomiędzy lądami. Jest to wpadka, będzie ci głupio po tej rundzie i tyle. Więc jak impostorzy mogliby naciskać Q, jakby co? Klucz jest taki, czy mędzia jest faktycznie egzę. No, nie egzę. Ja pierdzielę, no nie jestem goście, nie jestem egzę. Ale ja odkroiłem od razu, bo naciskałem na po prostu, no. Ktoś z was był już teraz przy elektryku? Ja wam mówię, że... Ja byłem w poprzedniej, ale... Nie, a nie, bo a wpadka teraz, wtedy zrobiła PPG, nie jest drugą. Dobra, możemy się pogodzić z drugi jest prawdopodobnie Graf. Tak, prawdopodobnie drugim jest no Graf i to teraz on zabił. Graf albo Guzik z tego, z no self-reportem. Bo... Nie wiem, ja shadowowałem Guzika. Teraz ktoś do Guzika dochodzi. Nie, no to jest 7, więc skip, nie? Skip, skip. No skip, ja shadowowałem Guzika i wiedziałem, że Guzik to zrobił. No bo były trzy osoby, byłem ja, Guzik i osoba, która teraz już martwa jest. Ty się jak zabijał AB'ego, to będę crewmate'em widzowie, zatem jest okej. Guzikuś. Nie zabijaj mnie. Guzikuś, co powiedział. Pójdź stary. Idę naprawić światło, ponieważ mam tego, mam shielda, powinienem robić takie rzeczy i tak nie mogę robić stasków. Gdzie jest tego? Aha, AB został zabity. Robię, idę przycisk, wcisnę. Witam, wcisnąłem przycisk, byłem executionerem i AB został właśnie przed chwilą zabity i zmieniła mu się, moja klasa się na crewmate'a. Impostorami jest raczej Graf. Okej. Mandzio, nie ma co już udawać. Czy AB jest impostorem, przepraszam, i teraz nagle ci się zmienia cały ten? Nie, wpadka, zastanów się 3 sekundy, dlaczego to mówię. I dlaczego podbiegłem i cisnąłem przycisk? Czekaj, Mandzio, siedzisz na Witalsach prawdopodobnie. Czekajcie, czy Mandzio zrobił właśnie podwójną psychologię? Nie, Zebo mnie widział w elektryku przed chwilą. Przycisk teraz na podwójna psychologia roku. Mandzio udawał, że jest exe, żeby zostać wygłosowany, jak wydało się, że nie jest exe, bo jest jesterem. Mandzio zabił przed chwilą AB'ego i przyszedł sobie kliknąć przycisk, bo zrobił PPG straszną. Patka, jestem pod wrażeniem. Wykorzystałeś wszystkie swoje komórki mózgowe, żeby dojść do teorii, która jest absolutnie błędna. Dobra, możemy Grafa wygłosować, Mandzio, bo mało skoro krało, mówisz, no dobrze, okej, okay, ale... Jakby była Zebo, to byś miał na łobie, przyznaj się. Oj, tak. Oj, Byniu. Nie wiem, dlaczego chronimy chłopa, który wcześniej się na siłę... drugim impostorem. Bo exe, potem jak zginie właśnie AB, zmienia się w crewmate'a. To się dzieje na końcu rundy, ja czytałem kod źródłowy tego moda, byku. Nie, na końcu zmieniło rundy mi się w trakcie, zmienia. Zmieniło mi się w trakcie, okłamujesz teraz. Można zebrać tego by moda. Way. O, plus jeden. Zobaczymy. Co myślisz, Zaha? Mandzio, to się nie zrobi podczas rundy, tylko pod koniec się dopiero zmienia. Walimy Grafa, potem walimy Grafa, potem wpadkę, no. No. Kurde, jak to jest Mandzio i Zebo. A mówiłem wcześniej, że wpadka. Ale to było dobre duo wtedy. O, to. Powodzonka? Zginiłem. THX. Dobra, teraz widzowie trzeba zadania robić. A pierdziele te zadania widzowie i tak nie zdążę wszystkich zrobić. A szkoda tego exe, no zagrałem jak debil z tym AB. Ale myślałem, że go wrobię widzowie. Myślałem, że jak powiem vote AB, to wszyscy okej, okay, AB. Oni zawsze tak głosują na AB'ego. Mówię vote AB i wszyscy vote AB nagle. Za każdym razem tak jest. Wyjątkowo AB nie został tego.
Oj, patrz. Dobra. Oby to było ważne. No nie mamy pewności, że to był graf na 100%. W tym momencie, kiedy Guzik powiedziałeś, że to może być Zebo Mandziu, to ja się zastanawiałem, czy to Zebo nie mógł zwalić na przykład teraz światła i to od razu było naprawione, nie? Bo tak to byśmy już dawno przegrali. Mogę nic nie mówić, na końcu po prostu skip na A-beam, to prawda. A graf tutaj był najbardziej podejrzany. Dobra, no, a wpadka... Czyli jeden został, a wpadka go broniła głupio. Broniłaś grafa? Nie bronię, tylko chciałam wyrzucić Mandziu od początku, no. A jak chcę wyrzucić wpadkę? O, easy. To był jedyny powód? Serio, wpadka? Zaha nie jest, bo mnie zabił wtedy. Nie, no, ja myślałam, że on troluje na początku. Guzik Zebo, Guzik Zebo, together, together, małpy razem silne. Dobra, dawaj wpadkę, let's go wpadka. Małpy razem silne. Nie dam się sprowokować. Nie, dobra, Monkę ma opliszon. Wydaje mi się, że trzeba dla bezpieczeństwa też drugi potencjalny duet sprawdzić właśnie Mandzio Zebo. A wywalcie mnie, nie Zeba. Wpadka. Nie, jeżeli tak chcecie. Bo ty masz shielda, to wtedy znika chyba totalnie. I tak zniknie, jeżeli ty zaraz odpadniesz pewnie. A to nie, to niech odpadnie Mandzio i wtedy dam Zaha. Tobie dam shielda. A myślisz, Zaha, że Zebo pamiętał... Ja jestem panem shieldem na 100%. Czekaj. Guzik, ja ci powiem tylko... Bo co, guzik, bo mam brązowy... Patka, tak. Dawaj guzik. Ale czekaj, Zaha, myślisz... Zunki zebrowską mordę, no. Myślisz, Zaha, że Zebo pamiętałby o tym, że medyk ma zielony kolor i dlatego wtedy powiedział, jestem za głupi, pierwszy raz na medyka, no dajcie, no. Bo pamiętasz, Zebo powiedział taką frazę, że oj, mam zielony kolor, a ty jaki masz? I tam, o, ja pierwszy raz to gram. I właśnie, i teraz dlatego, że gra w to pierwszy raz, tak powiedział? Guzik, braci się nie traci! Cały czas, że ma zielony kolor, no. Amongowa dżungla! Dałem shielda Mandziowi. Impostor zawija crewmate'a! A teraz Exe nie jest, bo AB umarł. Czyli wszystko dobra, na fatkę. Nie wiem. Dobra. Łatwo. Czemu 3 na 5 gier jest do wygłosowania ja? Podoba mi się ten egzekutor. No, no. Ale nie. Dałem za dużo argumentów. Powinienem powiedzieć skip na A-beam i tyle. Powinienem powiedzieć skip na A-beam. Ale no nie oszukujmy się, no A-beam jest amatorem, żeby się skanować. Witam ludzi na Among Us. Gramy Among Us z modem. Klasy, które dodawaliśmy po kolei, bo dzisiaj jest dzień 4. Więc pierwszego dnia dodaliśmy medyka, który po pierwsze może dać tarczę osobie i ta osoba z tarczą jest nieśmiertelna na myszkę, ale klawiaturą można ciągle ich zabić, bo to jest. Ale to tylko Diabeus na ten sposób. To tylko Diabeł to umie. Tak. Tylko jedynie on. Umiera osoba z tarczą, to Diabeł jest sus. I też medyk, jak ktoś próbuje zabić osobę z tarczą, to dostaje jakby na zielono mu ekran napierdziela. Również Jester, czyli błazen, czyli man. Celem Jestera jest zostać wygłosowanym. Nie zabitym, tylko wygłosowanym. Drugiego dnia dodaliśmy kamuflażystę. To jest specjalny impostor, który ma przycisk, który zamienia na 15 sekund wszystkie postacie na szarego ludzika bez żadnego skina, bez niku. Więc niezły się robi młyn po prostu. Oraz snicza, kapusia, J60, który jak ma ostatniego taska, to widzi strzałkę na ekranie, która wskazuje do impostora. Potem wczoraj, czyli dnia trzeciego, dodaliśmy executionera, czyli kata. Kat ma na cel, żeby osoba losowa została wygłosowana. Jeżeli ta osoba zostanie wygłosowana, to Kat wygrywa, a jeżeli ona umrze, to Kat się staje Jesterem. I dzisiaj dodajemy Laversów, zakochaną parę, ją Romeo i Julię, Jacka i Barbarę, czy tam jak to było. I to działa, że to jest para osób i jak jedno umiera, to umiera drugie od razu. Wpadka, diabeł, guzik. Guzik. Zaha do specimena wbiegł. Graf się skanuje. Ktoś na B wbiegł też do specimena. Ja mam tarczę. I tarczę dostałem od tego gościa. On jest medykiem. Ta osoba jest medykiem. Guzik jest medykiem albo AB jest medykiem. Graf jest czysty. Guzik albo AB są medykami. Który za mną biegnie? AB czy Guzik? Kto za mną biegnie? AB jest medykiem. On nie został zabity, o tak. Tylko został zabity jeszcze brązowy. Ja wiem, AB, jak to wyglądało, ale ja ci to wytłumaczę. Guzik i Graf byli loversami i... Tak, właśnie tak mi się wydaje. Tak. I było. Po prostu Guzik zginął gdzieś i Graf zginął przy mnie i przy AB'im i reportujemy jego ciało. Ja coś wiem na temat AB'ego, AB coś wie na mój temat, ale to pozostawiamy dla samych siebie. I no, czy ktoś widział Guzika w takim razie, bo to Guzik został zabity. Guzik wybiegł z meda na lewą stronę, w stronę Electricala. I prawdopodobnie on został gdzieś tam dziabnięty z tego
tego co jeszcze wiem, wpadka dużo awczuła na samym początku i została na dropshipie i jest prawdopodobnie ostatnią osobą, która stamtąd wybiegła, ale nie wiem kiedy dokładnie stamtąd wybiegła i czy w ogóle wróciła. Ja zbiegłem pierwszy do elektryka, robiłem tam 3 zadania i nie widziałem, żeby ktoś zbiegł z góry do mnie. Potem pobiegłem do admina, widziałem tam Zachę, który stał przy admin panelu. Zacha i Bladim. Z Bladim, dokładnie. Więc tak. Pytanie, czy Zacha pamięta rozmieszczenie po pokojach. Więc jeśli chodzi o rozmieszczenie po pokojach w momencie raporta, to niestety, ale znaczna większość była na zewnątrz. Ktoś anulował to przy elektryku, to ja. Slash przy storage'u. Ktoś chyba wbiegł właśnie do medbaya. Ja wchodziłem do medbaya, mijałem was jak szliście ze specymena. Bierzmy pod uwagę to, że jakby padł teraz jeden frag, więc cały czas aleś dwóch impostorów. Chyba, że Mandzio kłamie i tak naprawdę to on rąbnął wtedy grafa. Ejby nie zauważył, to jest nie, no stałem obok niego. No. Nie no, stali no. Obok, oboje stali nad ciałem, bo byłem na kamerach, no to i to widziałem. I się zastanawiałem o co chodzi. To prawda, kamery się paliły. Czyli tak, jeżeli mamy, że Mandzio z Ejbim niefortuny zbieg, że padł graf przy nich, czyli guzik został zabity. Zacha i Bloody byli przy admin panelu i Vitalsy. No ja byłem sam, Blacki na kamerach, to zostaje wpadka i Diabeł, tak? Diabeł wybiegł na samym początku daleko. Tak, na samym początku, jako jeden z pierwszych. Odbiegłem w ogóle w drugą stronę, bo nie chciałem paść znowu jako pierwszy po raz 159. Stwierdziłem, że się na początku pójdę w inną stronę i biegłem po prostu od dołu do medbaya. Ja osobiście najbardziej podejrzewam Blackiego i wpadkę, która się nie odzywa. FK strat? Nie mam co za bardzo powiedzieć. No na początku rundy pobiegłem do medbaya i tam było chyba z 4 czy 5 osób aż i później z niego się wróciłem, zrobiłem kabelki nad kamerami i wszedłem w kamery. Wszedłeś? I okay. Tak, i AB stał nad lawą z Mandziem, modląc się nad zwłokami. Tak, wiem, że ty byłeś na kamerach, ale się zastanawiam, no. Czy tam obok kamer nie walnąłeś sobie przypadkiem. No prawda, nie, tam nikogo nie było. Kamery zobaczyły się po zabiciu guzika. Po zabiciu guzika. No to sas jest... Nie. Chociaż tak, macie rację, dopiero po, masz na tej AB. Ja odpaliłem kamerę i widzę was na pierwszym obrazie. Czyli Blacki i ja bym wpadka. Wpadka nie jest AFK, tylko się obraziła i się do nas nie odzywa. Nie obraziłam się, tylko nie było czasu powiedzieć nic. A, okej. Okay. Oprócz tego momentu, gdzie się zapytałem, ty wpadka, a ty i nic nie powiedziała, to nie było czasu. Blacki, Mitrix, Zacha, Blacki, Mitrix, Zacha, Bloody. Mandzio, czy dobra, Mandzio, kto przy tobie biegał? Powiedz mi, Mandzio, kto... Blacki... Kto teraz stał przy tobie? Blacki, Bloody, Zacha, ja. Dokładnie. A Mandzio robił kabelki, których ktoś nie ma. One nie są spawił ten przycisk, kurde, żeby zabić Mandzio, ale mu nie wychodziło. Więc może tam chciał double kill mógł polecić. Jeżeli chodzi o osobę, która długo ze mną biegała, to widziałem Blackiego, zauważyłem go w miarę wcześniej. Pierwszy raz i było takie 7 dobiegł ode mnie temu. Bloody od lewej. 7 sekund temu, to wpadka. No. A może, ale potem jeszcze dalej było, znowu ktoś... No to jeżeli ktoś był jeszcze dalej, to może druga osoba to była, w ogóle... Ja ciebie, Mandzio, minąłem, jak chodziliśmy do elektrycznego, ale tam było dużo osób akurat. Poczekajcie, początek rundy to byłem AB, Zacha, Blacki, ja byliśmy w weponsach, AB został na weponsach i Zacha, Blacki, ja wybiegliśmy z weponsów na elektryka. Może Mandzio chciał cię rąbnąć jak zgaszony światło, bo ja mam ogólnie... Bo tam było dużo osób, tam chyba jeszcze Zacha się gdzieś przebiegał, ktoś tam jeszcze chyba przebiegał. Ja mam ogólnie mega. Nie? Czy kabelki to nie jest ten task, który wszyscy powinni mieć taki sam? Kabelki jest common taskiem. No to dlaczego robiłeś kable, których nie ma teraz? A kto mówi, że je robiłem? To dlaczego tam stałeś? Bo obserwowałem to, gdzie biegnie. Totalnie na kablach. No. Nad dziurą. Powiem tak, nie stałem dokładnie tam, wpadka, może ci się zdesynchronizowało. Czy na pewno kable każdy ma takie same? Tak, znaczy, no kable są common taskiem, ale nie masz tego samego rozmieszczenia. Ja nie jestem przekonany, czy kable mamy teraz, czy nie mamy. Nie wiem, nie pamiętam, nie zwracałem uwagi na to. Idealnie, jakbyś w nie zwracałem uwagi na taski, jakie robiłem, tylko zwracałem uwagi na to, kto ze mną biegł. Dobra, wpadka, pierwsza runda, bo nie miałeś czasu się wypowiedzieć. No wstałam na awku, poszłam do łazienki, jak wróciłam, to pobiegłam w prawo do rakiety i nie zdążyłam nic zrobić, bo było koniec rundy. Chyba mnie ktoś widział na kamerach, bo widziałam. No to wpadka i Blacki są tak samo cały czas winni i teraz ja cały czas opowiadam, że wam by wpadka i Blackiego się nic nie zmieniło.
skończyli. Ja, możecie mieć sosa na mnie, ale ciebie, jestem Mandzio, koniec za 4 miesiące. Mandziak to 7 sekund dał zabić. Mega podejrzany. Mógłbyś stać gdziekolwiek, Mandzio, a stajesz akurat tak, żeby fejkować kabelki, no ale okej. Ale nie miałoby sensu niby klikać zabicia, jak było no tam właśnie, nas dużo osób, kamuflaż już zszedł. Znaczy, ja mam pytanie, Dobrze, mam pytanie. Wpadka, dobrze, ale wcisnęłaś przycisk. Czy sprawdziłaś, czy w ogóle jest takich task jak common task, jak kable, czy w ogóle nie sprawdziłaś listy tasków? Sprawdziłam. No to jeżeli nie masz tego taska, to znaczy, że jesteś impostorem, albo że jesteś jesterem i tak czy siak, ja ciebie Mandzio, osobiście nie wygłosowuję. Nie mam tego taska, bo no, tego taska nie ma. Jest to wykonane. Wpadka, kable są common taskiem. Jest to niemożliwe, żebyś go nie miała. W tym... Ale... Nie ma kabli przecież, to nie jest... Nie ma teraz kabli. No, Boże, nie ma teraz kabli, Mandzio, ty udajesz? Nie wiem. Ale mówiłaś wpadka? Ale ty mówiłeś, że ej, dobra, sticky no. Powiedziałam, że Mandzio robił kable, których nie było, słuchajcie, co ja mówię. No dobra, ale Mandzio nie jest impostorem, bo go próbował zabić. No wpadka jest exe, wpadka jest exe. No ale nie wiedziałam tego wcześniej, ja tego zgłosiłam, no. Już, nie robiłem kabli. Nie, robiłem. Kable są common taskiem. Kable są common taskiem. W takim razie... Co kurwa? Dobra, mam informację. To był z tobą podczas kamuflażu, bo znowu cię próbowali zabić. Podczas kamuflażu był ze mną Zacha oraz Wpadka. No to Wpadka. Tak, i dodatkowa... I ja dobiegłem. Dodatkowa rzecz, kable są common taskiem. Są obecne kable. Wpadka jest prawdopodobnie exe. Dodatkowo widziałem, jak Mitrix wbiegł do kantyny z paliwem i jak do niej wbiegłem, popatrzyłem przez tego. Przecież po prostu szybę spojrzałem, czy dalej tam jest, go nie było. Ktoś wbiegł, wiesz? Ktoś wbiegł i światło, więc uciekłem. I Zach, to był i to był Bloody prawdopodobnie. Stało, nie. Nie bardzo. Podczas kamuflażu po prostu nie wiedzieli, nie, Mandzio, że to ty i próbowali cię zabić. Cześć, ale Zacha odbiegł ode mnie najdalej. Zacha był z przodu, bo z podęki jego było widać. Chociaż no nie wiem, czy ja wbiegłem za... Na pewno nie, Wpadka była za mną i do Wpadki dobiegł tak. Ja biegłem z Zachą w ramię. Zatem Zacha albo Wpadka powinien mnie zabić. Zacha zabił diabeła. Właśnie chciałem to powiedzieć, bo jak otwierałem drzwi i puściłem jak to się nazywa, te drzwiczki. To akurat właśnie, ciało diabeła padało i przede mną biegł Zacha. No to ja... Co się stało? Przycisnięty przycisk. No, ja powiem tak, no to jest, słuchajcie, no to mamy... Blacki, nie, ja mogę Blacki powiedzieć, że kabelki miałem. Ja miałem kabelki i mi się świeciły i... Blacki zrobił ze mną elektrykę, odpalił się kamuflaż i równie dobrze mógł mnie zabić i uciec, więc... Albo mamy czterech podejrzanych, mamy teraz... Zacha, ty na skipa, co nie? Nie, ja zagłosowałem na impostora. Czyli? Na Wpadkę. Słuchajcie, mamy teraz... Mamy tak, mamy kilka podejrzeń teraz. Słuchajcie, wyczyśćmy. Ja, Bloody oraz AB jesteśmy czyści na 100%. Mitrix, ja go podejrzewam o to, że strzelił Venta, ponieważ poszukałem Mitrix wokół kantyny i nie wiem, gdzie poszedłeś, bo ciebie nigdzie nie było. Diabeł, widziałem, że wbiegał w lewy górny róg i teraz jest martwy. Patka cały czas próbuje mnie upierdzielić, dając bardzo słabe argumenty i zatem prawdopodobnie jest exe. Nie próbuję, zgłosiłam to, co było dziwne dla mnie. To było tak dziwne, Wpadka. To było tak dziwne, że nawet nie sprawdziłaś, czy kable są common taskiem. Sprawdziłam i nie są w tym miejscu, nie ma. W takim razie, jeżeli kable nie są u ciebie common taskiem, musisz być exe albo inną klasą, że nie masz tego common tasku. Jest to niemożliwe, żebyś miała tego taska, bo to jest task, który mają wszyscy. Ja wbiegłem zrobić paliwko, ale widziałem, że ktoś wbiega, więc wybiegłem robić światło. Ale nikt nie wbiegał, Mitrix, to jest właśnie problem. Nikt nie wbiegał. Jaki był ktoś wbiegł na kamuflażu. Egzekutora na Mandzia. A impostorami może być... Patka exe, Zacha, Mitrix, Impo. Zacha, Mitrix. No jest to możliwe, albo Blacki zamiast Zacha. No Blacki cały czas. Ja nie wiem, ja to skipuję osobiście i Blood i AB musimy się jakoś trzymać razem, bo jest tragedia. Bardzo ciężka runda, widzowie. Jest to zajebiście ciężka runda. Jest taka ciężka jest ta runda. W sensie absolutnie, nie wiem kogo oskarżać. Ja wiem, że Bloody nic nie mówi, widzowie, ale ja Bloody'ego nie oskarżam z takiego powodu, że po prostu Bloody nie ma nic do powiedzenia teraz. Jego nigdzie nie było. I to jest strasznie dziwne. Też. Nie mam absolutnie... To jest jedna z najcięższych rund Among Usa, jakie grałem. A taka... Nie wiem, kogo mam oskarżać. Dobra, zrobiłem dwa zadania. Jest Bloody, dobrze. To jest Bloody, okej. To była Wpadka.
Wpadka, dobra. Widziałem. Pobiegłem za nią, widziałem, to wpadka zabiła. Wpadka, dobra, czyli wpadka i nie wiem, czy oni chcieli double killa zrobić, bo i był tam jeszcze Bloody i Mitrix, czyli Mitrix by pasował, żeby z drugim. Nie, no i ja było, nie, no, nie, ja poszedłem paliwko robić. Wpadka myślała, że ucieknie. Ale po prostu ale był, Mitrix był teraz w elektryku. Wydaje, że był. Nie, nie byłem. Byłeś w elektryku. Nie byłem w elektryku. Byłeś w kamelach. Nie byłem. W kamelach był Mitrix. Nie, no, ale pod koniec, jak się kamuflaż kończy, ja za dwa, ale no to pod koniec, ale nie w całym elektryku. Ale to jest ciekawe. Ale nie było mnie w elektryku, dopiero co przybiegłem na gary. Jeszcze się myślałem, ale wiecie, no. Problem jest taki, że jestem na linie i... Patka pierwsza biegła na dół, to prawda. Nie chodzi o to, że kto biegł na dół, tylko ja śledziłem Bladiego, którą był postacią, jak Patka wybiegła, ja widziałem, kto zabił, widziałem, kto zrobił animację. Okej, ja mam pytanie tylko. Dwie osoby, które były w O2, to... Ja byłem. Sam byłeś, tak? Nie, no w tym momencie. Przebiegałem po dwa. A pod koniec. No ja jestem w O2, no ja jestem w O2. Minąłem się spadkiem w O2. Wcześniej w O2. No to ja. Ja byłam w O2. Co ty gadasz, Mitrix? No zrobiłem paliwko. Ja byłam w O2 z Blackim, potem się śledziłeś mnie ty z Bladim. Kurp, ale to jest dobra runda, widzowie. Jak zgasło światło, pobiegłem na dół. Ale to jest dobra runda, ale wjeżdża na psychę ta runda. Więc teraz tak, uwaga. Ciekawostka jest taka, że w zasadzie przez prawie całość rundy w O2 była jedna osoba, więc musieliście się no albo jakoś przesuwać i albo no to ktoś na pewno tuwali, nie był Mitrix. Zwali z Patką się minąłem w tunelu. To na pewno nie był Mitrix. Tak, a wcześniej był tam Blacky jeszcze. Kto zagłosował ostatni? Ale dobrze, wygłosujcie mnie. Git. Dobra. Mam dużo zadań do zrobienia. AB nie żyje. Nie reportuj, proszę cię, nie reportuj. Ciało w elektrycznym. Ja mam pytanie. A co? Gdzie dokładnie brali, powiedz? Nie, stop. Stop. Nie, no. Proszę, dajcie mi to poprowadzić, ponieważ mam bardzo dużo informacji na temat tego zabójstwa. Mitrix, proszę o swój movement, opisz mi go. Storage, byłem dokończyć paliwko, otworzyłem drzwi od elektryka, te pierwsze, poszedłem napełnić paliwko, otworzyłem drugie i naprawiłem światło i pobiegłem w prawo. Ty naprawiłeś światło, tak? No. To jest kłamstwo, Mitrix, ponieważ to ja naprawiłem światło. To unlucky, Mitrix, niestety. Bo jest sprawa taka, że Zacha wbiegł i Zacha bardzo mądrze nie zreportował, tylko się odsunął od ciała, widział, że ja zbiegałem w dół, a ja widziałem, że ja ktoś się na sekundę... Siedziałem. A nie, to Bloody w takim razie. To ty Bloody nie zreportowałeś od razu, czy jak? Mm-hmm. No to Bloody bardzo dobrze zagrał, że nie zreportował. Ja widziałem, że Mitrix, ty wyskoczyłeś z venta i biegłem i po prostu zacząłem szukać Mitrix, gdzie ty mogłeś wyskoczyć z tego venta, no. A wiesz, co ci Mandzio powiem? O nie, zrąbałem. Ach, nie, you nie, nie. Get pranked! Co? Jesteś? O Jezu, ale dobrze to zagrałem! A ja się gorące! O mój Boże! Nie! O, jak dobrze! Zasłużone! A Blady tam beka w niebo głosy, jak słucha po prostu! Ja wiedziałem od drugiej rundy, że to jest Blady, właśnie, ale wydawała mi się ta zagrywka z tym właśnie, tak zostawiłem ciało, że od razu Zacha powiedziałem. Takie trochę za mądre na Bladiego, ale dałem szansę! Ale to była dobra gierka, ekipo. Ale to była bardzo tak, dobra gierka. No byłem, ja bardzo byłem ostrożny, ale jakoś tak totalnie mi nie przeszło na myśl, dopiero jak już guzik taki pewnie coś tu nie gra. To Bloody do mnie wbiegł wtedy do Storage'a. Niesamowita gierka, pokczam. Ja cię kręcę, jak mi załatwiłeś guzik w tym momencie, co nie? Ach, no pięknie. Nieźle. O, pięknie.